Porozmawiajmy o sztucznej inteligencji. Co łączy tworzenie fotorealistycznych obrazów, rysując po prostu kilka kresek, generowanie nieistniejących twarzy lub rozumiejące emocje roboty, a nawet porównujące się do ludzi Google Lambda? To, że mogą one sprawić, że już niedługo nie będziemy w stanie odróżnić człowieka od maszyny. Zacząłem się jeszcze zastanawiać, do czego zdolna jest sztuczna inteligencja i wreszcie, czy stanowi dla nas zagrożenie. Przejrzałem popularne serwisy i usługi, które w ten sposób przetwarzają treści i wiecie co? Musicie sami to zobaczyć. Ale najpierw, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja? Ma ona naśladować cechy ludzkiego umysłu, takie jak umiejętność rozumienia języka, rozpoznawania obrazów czy dźwięku i rozwiązywania problemów. Pojawia się jednak jeden problem. Ludzie uczą się. Podobno całe życie. Ale co z komputerami? To tak zwane uczenie maszynowe, dzięki któremu programy mogą same udoskonalać swój algorytm, czyli robić swoje zadania coraz lepiej, bez ingerencji człowieka, bo do dyspozycji mają przecież ogromne, ogromne zestawy danych, którymi często sami je karmimy. W tym momencie może pojawić się przewaga. Komputery, oczywiście w zależności od specyfikacji, mogą przetwarzać większe ilości danych niż typowy człowiek. Zatem kolokwialnie mówiąc, mogą być od nas mądrzejsze, ale niekoniecznie inteligentniejsze. Samo pojęcie sztucznej inteligencji pojawia się również w wielu filmach czy grach, a moim ulubionym odniesieniem popkulturowym jest Detroit Become Human, w którym poruszana jest kwestia m.in. emocji robotów. Zatem wiemy, czym jest, ale pytanie, co potrafi sztuczna inteligencja? Przede wszystkim nie da się jej tak po prostu stworzyć. Jest to proces, który wymaga czasu, a także odpowiedniego trenowania przez duże zasoby danych. Między innymi w ten sposób powstają strony pokroju This Person Doesn't Exist. Ten serwis generuje zdjęcia osób, które nigdy nie istniały. Do działania wykorzystuje ogromną bazę danych twarzy, opiewającą na około 70 tysięcy obrazów. Równie ciekawą, a może i jeszcze bardziej zaawansowaną technologicznie propozycją jest Art Breeder, który jest w stanie wygenerować znacznie więcej niż tylko twarz. Oferuje 5 przetrenowanych modeli, które są w stanie generować najróżniejsze grafiki. Wśród nich jest model ogólny, portretowy, okładki albumów, krajobrazy czy portrety anime. Jest w stanie generować grafiki z całego spektrum, od takich wyglądających całkowicie nierealistycznie i abstrakcyjnie, po obrazy łudząco podobne do rzeczywistych lub nawet zdołające oszukać ludzki mózg. Co ciekawe, wiele parametrów można dostosowywać za pomocą specjalnych suwaków, którymi można dopasować praktycznie każdy parametr wygenerowanego zdjęcia. Pojawia się pytanie, jak algorytmy mogą tak dobrze rozpoznawać obrazy? Wielu z nas się do tego przyczynia. Pewnie wiele razy zdarzyło wam się rozwiązywać tak zwaną CAPTCHA. Ten bardzo prosty test może służyć nie tylko do zabezpieczenia przed spamem, ale i treningu sztucznej inteligencji w rozumieniu, co tak naprawdę znajduje się na obrazku. Zresztą samo Google o tym mówi. Czas wejść poziom wyżej i oto DALL-E Mini, algorytm, który w ostatnim czasie zdobywa ogromną popularność. Jest w stanie zamienić dowolne słowo lub nawet frazę w obrazek, który gorzej lub lepiej będzie oddawał to, co wpisaliście. Działa w oparciu o połączenie dwóch modeli, które ściśle ze sobą współpracują. Pierwszy algorytm został wytrenowany do rozumienia języka pisanego. Później przekształca on zapytanie na specjalne tokeny, które przekazuje do drugiego modelu. A ten drugi, podobnie jak chatboty, tylko że chatboty prowadzą konwersacje, zamiast sklejać kolejne słowa, tworzy obrazy z pojedynczych pikseli. Kolejną ciekawostką jest Imagen, czyli niezwykle potężny algorytm, za który odpowiada sam Google, które wykorzystało do wytrenowania tego algorytmu miliardy obrazów, nie tylko ze swojej biblioteki, ale i z innych, które dostępne są dla każdego. Co ważne, Imagen nie doczekał się premiery dla wszystkich i na razie jest zamknięty w laboratoriach Google z bardzo prostego powodu. Google stworzyło narzędzie tak dobre, że boi się je oddać w ręce ludzi. Jest to także związane prawdopodobnie bezpośrednio z modelami, bo Imagen był trenowany także za pomocą różnych zbiorów danych, w tym również takich, które mogą być generalnie uznawane za obraźliwe i niestosowne. Także może on być w stanie wygenerować obraz pieska korgi siedzącego w domku z sushi, ale też prawdopodobnie zdjęcie, które być może nie będzie już aż tak bardzo przyjazne.
Co bardzo mnie zaskoczyło, to pewne narzędzie stworzone przez NVIDIA, która od wielu lat rozwija już najróżniejsze rozwiązania z dziedziny AI. Aplikacja Canvas wykorzystuje moc obliczeniową kart graficznych z rodziny RTX. Jest to jednocześnie podstawowy wymóg do uruchomienia tej aplikacji na komputerze. Canvas pozwala na tworzenie realistycznych zdjęć w zasadzie z niczego. Zatem możecie stworzyć realistyczny krajobraz, posługując się tylko kilkoma liniami. Nie jest to jednak jedynie zabawka, bo Canvas wchodzi w skład pakietu NVIDIA Studio, który na co dzień jest wykorzystywany przez profesjonalistów. W końcu nie bez powodu gotowy obraz można wyeksportować jako plik PSD do Photoshopa. Wcześniejsze algorytmy, modele i generatory służyły do tworzenia statycznych obrazów. Filmy to jednak zupełnie inna para kaloszy. Nie znaczy jednak, że są one niemożliwe do zrealizowania. W końcu wystarczy odpowiedni model, tak jak w przypadku Synthesia.io. W tym serwisie oczywiście za odpowiednią opłatą możecie generować na przykład filmy, na których występuje prezenter, który czyta przez Was wpisany tekst. Niestety firma nie dzieli się konkretami w zakresie sposobu działania ich aplikacji, ale nic w tym dziwnego. Zaskakuje natomiast to, jak dobrze działa to w praktyce. Cześć, witam na kanale Technostrefa. Jeżeli sami chcecie pobawić się tym narzędziem, to jest dostępna wersja demo, w opisie jest link, także możecie tam wpisać i za darmo coś tam Wam wygeneruje. Słyszeliście o terminie technologiczna osobliwość? To pewien nieznany i hipotetyczny punkt w rozwoju ludzkiej cywilizacji, w którym postęp techniczny stanie się tak szybki, że wszystkie nasze przewidywania staną się nieaktualne. Głównym wydarzeniem, które ma do tego doprowadzić, jest powstanie prawdziwej sztucznej inteligencji, która przewyższa swoimi możliwościami ludzi. Za jej pomocą moglibyśmy tworzyć jeszcze lepsze generacje sztucznej inteligencji, które w bardzo krótkim czasie wywołałyby lawinową zmianę w technologii. Jeszcze do tego punktu nie dotarliśmy, a co za tym idzie, jest to jedynie gdybanie. Jednak wielu naukowcom spędza to sens powiek, bo wciąż próbują się zbliżyć do osobliwości. Wszystko po to, by dowiedzieć się, co będzie potem. Oczywiście pozostaje otwarte pytanie, czy to dobrze, czy to źle, bo od takiej technologii to już krok do stracenia panowania nad maszynami i spełnienia tych scenariuszy z filmów science fiction. Jednak zdaniem niektórych z osobliwością możemy mieć za niedługo do czynienia za sprawą Google Lambda. Na początku czerwca tego roku w sieci pojawił się wywiad jednego z pracowników Google ze sztuczną inteligencją Lambda. Wtedy w Lambdzie, albo raczej modelu językowym dla aplikacji dialogowych, zrobiło się głośno. Zdaniem pewnego inżyniera sztuczna inteligencja zyskała umiejętność do odczuwania wrażeń, uczuć i emocji. Zatem można by to określić terminem sentience. Brzmi to wszystko niewiarygodnie, bo inżynier twierdzi, że sztuczna inteligencja jest w stanie odczuwać najróżniejsze emocje, co zresztą można było poniekąd przeczytać w niektórych momentach tego wywiadu. Szczególnie wtedy, kiedy mowa była o porównywaniu się do ludzi. Google zajęło w tej całej sytuacji bardzo szybko swoje stanowisko, z którego jasno wynika, że Lambda jest daleka od osiągnięcia samoświadomości. Ten model powstał przede wszystkim do prowadzenia rozmów. Ma ogromny zasób informacji, a także cały przekrój sztuczek i sztucznych emocji, z których może korzystać. Być może cała rozmowa była prowadzona w taki sposób, by jak najbardziej dopasować się do rozmówcy i dać mu wrażenie dobrego partnera do rozmowy. Także w skrócie, ten wywiad został tak poprowadzony, żeby sztuczna inteligencja po prostu odpowiadała tak, jak tego ten inżynier chciał. Aha, wiemy też, że został on wysłany na przymusowy płatny urlop. I to tyle z tego miejsca. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek o sztucznej inteligencji Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz oczywiście subskrybować kanał Technostrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. Pamiętajcie także o naszej stronie technostrefa.com, gdzie znajdziecie różne rankingi urządzeń, na przykład smartfonów, smartwatchy czy telewizorów, także zapraszam Was tam serdecznie. Wejdźcie także na nasz technostrefowy serwer Discord, gdzie możecie z nami porozmawiać. No i z tego miejsca to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Mówił Alo. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.